Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w 7 odcinku z serii Praktyka i Edukacja w VIA. W dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć o procesach pobocznych, nie naszych głównych, ale o procesach pobocznych, mianowicie o procesie 100% kontroli oraz pakowania tak zwanego na gotowo. Zaczynamy. Niejednokrotnie zdarza się, że klient po procesie masowym, jakim jest obróbka wibrościerna, życzyłby sobie, aby jego części zostały poddane procesowi 100% kontroli wizualnej pod kątem różnego rodzaju wad, czy to wad materiałowych, czy to wad procesowych. Szczególnie to dotyczy elementów systemów bezpieczeństwa znanych dla producentów części dla Volkswagena, jak tak zwane detaile. Części po procesie mogą zostać poddane 100% kontroli wizualnej pod kątem wad produkcyjnych. Nasza oferta obejmuje również pakowanie. Detale mogą być spakowane według wytycznych i kryteriów klienta. Jest to tak zwane pakowanie na gotowo części, czyli tak jakby sobie tego klient finalny już oczekiwał i wymagał od naszego klienta. Jest dla nas bardzo ważne, aby spełniać oczekiwania klienta w 100%. Klient wybierając kontrolę 100%, czy też pakowanie po tej kontroli części, otrzymuje usługę kompleksową. Jest to również niezbędne do sprawnego funkcjonowania produkcji i otoczenia tej produkcji odpowiednią opieką. Z jednej strony klient otrzymuje gwarancję po jednej stronie spokoju, a po drugiej stronie bezpieczeństwa, co pozwala mu zaoszczędzić oraz zyskać czas potrzebny do wdrożenia przykładowo poprawy działań lub skupić się na innych wskaźnikach przedsiębiorstwa. Kiedy warto skorzystać z usługi kontroli po procesie, 100% kontroli po procesie oraz z procesów pakowania? Na przykład wtedy, kiedy nasz klient wie, że dostarczył nam części niezgodne i po obróbce trzeba je będzie przejrzeć. Wtedy, kiedy okazuje się, że już po naszym procesie jednak doszła taka informacja do klienta, że wymagane są pewne działania natychmiastowe, na przykład w postaci różnego rodzaju zabezpieczeń. W szczególności 100% kontrola zalecana jest właśnie wtedy, kiedy proces jest niestabilny, a proces masowy przy obróbce wibrościernej ma pewne znamiona takiej niestabilności. W związku z tym zdarza się, że przy elementach delikatnych, gdzie istnieje ryzyko deformacji, zaleca się kontrolę 100% po procesie. W naszej firmie kontrola 100% oraz pakowanie części odbywa się podczas 2 zmian. Pracownicy tych wydziałów nie pracują w porze nocnej z uwagi na to, że jest to kontrola odbywa się wizualnie i pora nocna no niestety jest obarczona, można powiedzieć, pewnym ryzykiem niewykrycia bądź też oczy są zmęczone. Nie wykrycia błędów. Szanowni Państwo, warto jeszcze zwrócić uwagę na bardzo ważny aspekt w przypadku 100% kontroli części u nas w zakładzie. Chodzi o czas. Wiadomo, że czas to pieniądz, a w przypadku, gdybyśmy części odsyłali do Was, to ten czas jest stracony. My mamy i zasoby kontrolerów, i tak zwane te zasoby personalne, jak również zasoby magazynowe na to, aby ten proces 100% kontroli jakości został wdrożony zgodnie z według kryteriów VDA. Mam nadzieję, że Państwa przekonałem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.